Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne jest Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: panie, panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Lampa oliwna w dzisiejszym fragmencie Ewangelii jest symbolem naszego czuwania i gotowości na przyjście Chrystusa. Albo też mówiąc innymi słowami, płonąca lampa wyraża życie zgodne z duchem Ewangelii. Lampa gasnąca oznacza tych, którzy stracili blask Chrystusa, którym przestało zależeć na życiu zgodnym z Jego nauką. Mamy we wspólnocie Kościoła ludzi zarówno takich, którzy rozwijają swoją wiarę, pragnąc coraz wierniej żyć Ewangelią, oraz takich, którzy wprawdzie liczą na to, że otrzymają nagrodę życia wiecznego, ale ich życie odbiega od standardów chrześcijańskich. Mądrymi, roztropnymi nazywa Chrystus tych, którzy zaopatrzają lampy swego życia oliwą wiary. Nierozsądnymi, czyli głupimi, nazywa Chrystus tych, którzy liczą, że wejdą na ucztę Królestwa Bożego, ale nic nie robią, aby na tę ucztę się odpowiednio przygotować. Bądźmy mądrymi i roztropnymi ludźmi. Szukajmy woli Pana i za nią podążajmy. Czuwajmy, oczekując przyjścia Pana, z nadzieją wejścia na Jego ucztę, ale i z mocnym zapasem oliwy wiary. Niech nasze lampy płoną jasno i rozpraszają ciemności tego świata, bo własnymi dobrymi czynami, chociaż niewielkimi, jesteśmy w stanie przemienić ten świat i wypełnić go blaskiem Chrystusa.